Spotykamy się w obecności naszego kandydata z Włocławka do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pana Krystiana Łuczaka. Spotykamy się z państwem radnymi i z naszymi sympatykami, członkami Platformy Obywatelskiej. A głównym naszym celem jest zbieranie dzisiaj podpisów, także tutaj właśnie w tym miejscu i nie tylko będziemy zbierać podpisy na listę Koalicji Obywatelskiej, ale też chcę powiedzieć, że będziemy także zbierać podpisy na listę senatorską. Wiadomo, że kandydatem Paktu Senackiego jest mój zastępca Krzysztof Kukucki, także te podpisy też będziemy zbierać. Także serdecznie wszystkich włocławian zapraszamy. Ludzi dobrej woli. Jesteśmy po spotkaniu z przewodniczącym Donaldem Tuskiem, także myślę, że jest w nas bardzo wiele energii do działania, no bo wiadomo, jaki jest cel, zbliżające się wybory parlamentarne. Ta Polska słuchająca, a nie podsłuchująca obywateli, ta Polska pomagająca, a nie ta, która właśnie dzisiaj usuwa numer telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży z szkolnych podręczników i ze strony ministerstwa. Chcemy tej Polski bezpiecznej, a nie takiej, kiedy podczas spaceru w lesie zamiast grzybów można znaleźć rakietę. I przede wszystkim też chcemy Polski barwnej i różnorodnej, otwartej na innych, a nie tej, która w dniu dzisiejszym pluje na tęczę. Także tego wszystkiego chcemy dla Was przede wszystkim, ale także dla naszych dzieci, dla naszych przyjaciół, dla naszych rodzin. I moi drodzy, chciałbym tylko podkreślić, że to ogromny zaszczyt starać się o to, aby móc Was reprezentować w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego prosimy Was o podpisy pod listą poparcia, ale także i oczywiście udział 15 października w wyborach parlamentarnych. Moi drodzy, oczywiście jeśli chcecie złożyć podpis, to jesteśmy do Waszej dyspozycji. Każda z osób, które są tutaj, jest w kontakcie z osobami, które szukają możliwości złożenia podpisów, bo te osoby już się z nami kontaktują. Oczywiście listę można też wydrukować ze strony platformy.org, samemu zbierać podpisy, oczywiście dołączając klauzulę ochrony danych osobowych. RODO. Tak, RODO, tak, żeby oczywiście wszystko przebiegało zgodnie z prawem. Dlatego do tego Was zachęcamy. Na pewno jeszcze w sobotę będziemy zbierać podpisy, bo będziemy organizować akcję, będziemy informować, w którym miejscu. Także tych możliwości jest sporo. Jesteśmy do Waszej dyspozycji. Tych akcji zbierania podpisów też i osiedlowych będzie jeszcze kilka. Także jeśli chcecie się z nami kontaktować, to jesteśmy do Waszej dyspozycji. I oczywiście też w biurze na Bojańczyka podczas dyżurów będzie można taki podpis złożyć.